Tak. Co no, byś najchętniej hodował i uprawiał? Ja się czuję rolnikiem, także powiem ci, że moim marzeniem jest hodowla pstrąga. A jeżeli chodzi o uprawę, to chciałbym pszenicę uprawiać. Dlaczego? Dlatego, że no, to jest jakby całe moje dzieciństwo, wiesz, i wakacje, gdzie pamiętam zapach żniw, pamiętam kłujące ściernisko. A jak wiele wspólnego ma właśnie praca na roli z pracą artysty? Wspomniałeś o tej dokładności, stąd moje pytanie się narodziło, że trzeba wszystko dokładnie zrobić, żeby to przyniosło owoce. Tak, myślę, że im więcej też muzycznie wypracujesz, czyli zasiejesz wcześniej, pielęgnujesz to, czyli dopracujesz to w studio, to tym te owoce, kłuska będą większe i będzie z tego smaczniejszy chleb. Disco polo i rock polo, to jest obciach, czy to jest coś cool? Nie, to jest, słuchaj, to jest zdecydowanie coś radosnego i jeżeli takiego słowa używasz, cool. No. Zresztą ostatnio mieliśmy koncert na Tytoniakach, na takim święcie hodowców tytoniu. Ogromna impreza, gdzie grał właśnie Perfect, Agnieszka Chylińska i Sławomir. No i zmierzyliśmy się z 10-tysięczną publicznością, która też przede wszystkim słucha disco polo. Bardzo nas pięknie przyjęli, także ich pozdrawiam serdecznie. I myślę, że to jest najpiękniejszy wykładnik tego, jaka to jest muzyka. Jeżeli daje ludziom radość, jeżeli ludzie się śmieją i bawią, to o to chodzi. Bo bardzo często zauważyłem, że artyści zapominają o tym, że tam po drugiej stronie jest odbiorca. Ja wiesz, ja też wiadomo chcę dotrzeć do słuchaczy muzyki klasycznej i w tym kierunku to będzie szło. Natomiast pamiętam, że tam po drugiej stronie jest człowiek, który chce się bawić. Dokładnie tak i ja mu tę zabawę dam. A do tego przemyca sporo takiej ludowości, bo sam mówiłeś o korzeniach, tutaj wspomniałeś o babci, o umuzykalnionym tacie i dużo tego wszystkiego jest. Czy nie uważasz, że bardzo wielu artystów właśnie rock polo, disco polo, którzy brną w taką ludowość, mają do przekazania nieco więcej niż ci artyści komercyjni? Myślę, że przede wszystkim są bliżej ludzi, wiesz, a jeżeli jesteś bliżej ludzi, to jesteś bliżej i uczuć, i tego, co się dzieje, i wyczuwasz te nastroje, i jesteś w stanie jakby w swojej twórczości na nie odpowiedzieć. Chciałem cię zapytać o twoją przyszłość, jak ją widzisz. Dokładnie. Jasno. Nie chcę być złym prorokiem, dlatego nie będę mówił o przyszłości w Queen, bo może coś zapeszę. Natomiast gdzie ty się widzisz za 5 lat czy za dekadę? Wiesz co, myślę, że na pewno chciałbym spróbować szansy na Wembley i myślę, że będziemy w tym kierunku działać. Mamy też taką piosenkę już na rynek światowy w języku angielskim, We Build The House. Wow. I chciałbym w ogóle, moim marzeniem jest nakręcić ją w Londynie z polskimi pracownikami budowlanymi i myślę, że w ogóle tamten rynek, Wielka Brytania, no i Polonia, która tam jest. 2 miliony ludzi. Dokładnie. Dlaczego nie dać im również radości? Disco polo, podobno disco polo, rock polo zawojowała niedawno rynek chiński, bodaj jeden z jakichś zespołów polskich tam. No to Bayerful próbował. Tak, coś tam. No zresztą słuchaj, też Sławek, nie? Tak. Tam też również Sławek śpiewa, także coś w tych Sławomirach jest. No trzymam za nich mocno kciuki. Myślę, że nasza melodyjność, nasza fantazja muzyczna może się również podobać nawet na innych kontynentach. A właśnie, inne kontynenty, bo ty wspominałeś o swoim pobycie w Stanach Zjednoczonych. Tak. Czy tam też byś chciał po Wielkiej Brytanii zrobić taki większy krok? Ja myślę, że jednocześnie. Jednocześnie. Że to pójdzie nawet na Indie. A masz jakieś, to jeszcze zapytam, czy masz jakieś przecieki, jak popularny tam jesteś? Wiesz co, to są przede wszystkim z YouTube'a statystyki. Ja, wiesz, tam jest takie narzędzie, można sobie tak analityki sprawdzić i wiem, że w Stanach Zjednoczonych Sławomir jest bardzo popularny. Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, wow, no i Rosja. To jest też Rosja, ciekawe. To jest też, ciekawe, że tam? Rosja. Do Rosji. Oczywiście, że tam pojadę. Jeżeli zostaniemy zaproszeni z koncertem, z zespołem, z przyjemnością. Moim wielkim marzeniem teraz to jest nagranie płyty. No właśnie. Także, bo mamy już materiał, jakby, który cały czas dopieszczamy na koncertach i też widzimy, jak ludzie reagują. Próbujemy z chłopakami, żeby te piosenki były na jak najwyższym poziomie. No i mam nadzieję, że uda się tę płytę nagrać na jesieni może. I jeszcze tego roku. Walczę o to.
To fantastycznie. Życzymy Ci tego i na pewno będziemy śledzić Twoją karierę. Super. Wszystkiego dobrego. Super, dzięki serdecznie. Źle czepiasz się, krzyczysz tak, że mózg drży. W nocy ogórki żresz, budzisz, gdy piękne sny. I nie lubię kaszy z sosem, bo to syf. Ty stara cholero, ci diabli nie biorą. Co robić tero, jak Megiero z Tobą żyć? Chodząca afero, to żarta pijawko. Wyczucia zero, tero, tu wygarnę Ci. Cześć kochani, tu Sławomir. Serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników miesięcznika Świat Rolnika. Czekam na Was na koncertach z całym zespołem. Będziemy się bawić, będziemy tańczyć i będzie radość. Ciuć pieniądz. Cześć, to Sławomir.